naprawdę pasujące granaty. O matko jedyna, jeszcze tam na centę. Ale normalnie tutaj wykręciłem, ty. Leży. Leży, moi drodzy. Halo, halo, siemineczko, z tej strony Habi, moi drodzy, a w dzisiejszym materiale zrobimy sobie pierwszą misję moją w sezonie 8. Będziecie, moi drodzy, tego świadkami, zobaczcie co dostanę, a także zobaczcie co poleci, moi drodzy, ze skrzynki. W najszerszym, moi drodzy, odcinku też będę kupował Gold Passa, więc moi kochani, oglądajcie do końca, bo to będzie niesamowita przygoda na Sandstone'ie. Patrzcie, moi drodzy, co mam do zrobienia, a także zdobyć 500 PD, a także, moi drodzy, 750 obrażeń w głowę podczas jednego meczu. Dobra, słuchajcie, lecimy z tematem. Słuchajcie, będziemy się starać w ogóle, jakie tutaj digle lecą od razu, moi drodzy, na pierwszy ogień. Digle, bo co to w ogóle za jakieś lagi? Czemu on nie ginie, widzowie? Widzieliście? Dostał 15 strzałów w głowę i chłopak nie zginął. No tutaj kolega go dobił niestety, moi drodzy. Ale co, w ogóle co to za lagi? Patrzcie, moi drodzy, mnie normalnie cofa, jesteśmy na Polsce. No słuchajcie, no ja jestem pod wrażeniem tego, jak działają i funkcjonują, moi drodzy, serwery. No tutaj chyba będziemy się musieli skłonić ku wyjściu z tego meczu. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy na rasie, a dlaczego, moi drodzy, ponieważ to jest do zrobienia jeszcze jedna misja w misjach tygodniowych, moi kochani, i takim oto sposobem, w ogóle ja cały czas, moi drodzy, mam ten nawyk, że jakby wchodzę na bet, cały czas się tutaj patrzę, bo wiem, moi drodzy, że tam może być gość, a w ogóle tutaj gdzieś da się fajnego skana zrobić. Słuchajcie, jeśli pod wczorajszym materiałem dobijecie, moi drodzy, wystarczającą dobrą ilość łapek w górę, to, moi drodzy, odpalę dla was kolejny materiał, tyle że teraz, moi kochani, to będzie z boostów, a także i trików i skanów przy okazji. Dobra, zrobiliśmy planta, w ogóle taka dziwna teraz jest ta paka. Na razie mamy zrobić 30 fragów, ale jak na razie, moi drodzy, to ja w ogóle fragów nie widzę, ty. Pozdro. Na takiej mapie jak Rust czy coś, no to oczywiście zawsze fajnie gdzieś tam sobie dorzucić, moi drodzy, troje do pieca. Lecimy, zrobimy sobie tutaj oczywiście najdzika na mida, fleszyka. Widzę, że tutaj koledzy już poogarniali. A strzelam tutaj kolega na B. Leży. Tutaj kolega leży, w ogóle zobacz jak ja idę, normalnie jak taran. Idę do ciebie, kumpel. No i mamy, moi drodzy, słuchajcie, czwarty frag. Cztery fragi, moi drodzy, w jednej rundzie. To obfituje w naprawdę niesamowity mecz. Ale tak przy okazji, moi drodzy, jeśli nawet bym chciał zrobić tutaj 30 fragów, to mi się wydaje po prostu, że to byłoby z deka niemożliwe. Słuchajcie, czy my zrobiliśmy, słuchajcie, zrobiliśmy już jedną misję, teraz nam została jeszcze druga. Przy okazji chcielibyśmy jeszcze tutaj 30 fragów wykręcić. Moi mili, moi kochani, w ogóle oni specjalnie dają flesze, żeby nikt nie zrobił fraga, ty, ale głupota. Przecież tu się gra. No i co? Stary, dajesz flesze, ale Habi i tak wie coś z pięć. Kolega tutaj kolejny. W ogóle, moi drodzy, no na Habiego to nie ma mocnym, wydaje mi się, wydaje. Na B ktoś jest? No słuchajcie, nawet na B nikogo nie ma, moi drodzy, bo oni się wszyscy normalnie pochowali. Jak widzieli, moi drodzy, że mistrza Polski w 2024 roku o 20 tysięcy goldisza są w Polsce, moi drodzy, no to po prostu się przestraszyli. A przy okazji, moi drodzy, już teraz możecie wchodzić na grupę poświęconą Polskiej Lidze Stanowa, moi drodzy. Polska Liga Stanowa to będzie, moi drodzy, liga, a także na tej grupie będziecie mieć mi informacje dotyczące mistrzostw Polski, Happy Cupów i tak dalej, więc moi drodzy, dla was uważam, że to dobra opcja, żeby tam wejść, moi kochani. Tutaj kolega był jest po lewej. Tutaj jeszcze jest na CT. Funfel. Leży. Leży, moi drodzy, słuchajcie, no w takim no to i meczyku ja sobie mogę tutaj postrzelać naprawdę bardzo fajnie, chłopaki tutaj wedle mi, to mi się wydaje, że nawet nie ogarniałem tematu. A i przy okazji, moi drodzy, jeszcze raz powtórzę, że jeśli chcecie zobaczyć naprawdę ciekawe, interesujące boosty, nejdy, w sumie nie nejdy, ale skany i tak dalej, różne triki, zostawcie pod wczorajszym materiałem łapkę w górę, gdzie Habi pokazywał najlepsze smoki, granaty właśnie na nowej mapie raz. Na pewno, moi drodzy, wam się przydadzą, no bo oczywiście są naprawdę pasujące granaty. O matko jedyna, jeszcze tam na centę. Ale normalnie tutaj wykręciłem, ty. Cztery fragi chyba zawaliłem, ty, poka. No nie, no, nie cztery, ale było bliziutko. Chłop to normalnie chyba w szoku, nie? Chłop w szoku, ja 13 fragów robię, ty. 5-0 mamy, wydaje mi się, że nawet tutaj zrobimy sobie. No nawet ja zrobiłem dwie misje naraz. Tak po prostu, moi drodzy, 5 rund. Mi się wydaje, że jak tak będzie dobrze szło, jak będzie 6-0 i będzie, moi drodzy, na przykład jednego mniej w CT, tak jak teraz, to ja sobie pójdę do tego CT i tam sobie postrzelamy naprawdę bardzo fajnie, bo wiecie, jakby trzeba zrobić misję, nie? A to, że to moja tak naprawdę pierwsza misja w standoffie, no to czemu by nie? Chodź tutaj, kolego. Spanka. Jeszcze na B jest chłopak, bo strzałem.
O Jezus Maria, z beretów mnie porobił widzowie, to byłby dramat jakiś ty. Leży. To jest chyba jeszcze jeden kolega. Tak mi się wydaje, że na A gdzieś kolega. Słyszałem, widziałem. Coś mi się, moi drodzy, po prostu obiło uszy. Aha, no właśnie na midzie jest, no. Bardzo proszę. Tak myślałem. I jeszcze jeden, pewnie go o, jednak go nie zabił, super. Dobra, moi drodzy, ale to szła pora na mnie. Słuchajcie, 18-0, słuchajcie, 18 KD robię normalnie na raście w 5 minut, bo 5 minut nagrałem ten film. No wydaje mi się, że dla was tutaj, jakby to powiedzieć, ilość fragów w tym meczu, chyba może naprawdę niektórych tutaj onieśmielić, bo nawet gościu pisze, że coś tutaj chyba jest nie halo. Chłop robi tak dużą ilość fragów, nie? Nie dawajcie tych fleszy. Tam jest takiego. Aj, dostałem! Słuchajcie, tak się podjarałem tymi 18 fragami, że normalnie aż mnie gość zdjął. Jestem w szoku, nie? Jestem w szoku, moi drodzy, jak to w ogóle teraz wygląda. No oczywiście, moi drodzy, są zwykli gracze, niedzielni gracze, gdzieś tam sobie chcieli sobie chwilę pograć i tak dalej. Więc no cóż, moi drodzy, mamy drugi level. Lecimy, moi drodzy, po 1300 expa, jeszcze za 200, no tak 1600 prawie, że dostaliśmy, nie? No całkiem fajnie, a my, moi drodzy, lecimy oczywiście dokończyć tą misję. Dobra, moi drodzy, a więc dużo funduszy nie mieliśmy na tą rundę, więc będzie trzeba chyba, po prostu mi się wydaje, że zagrać sobie z FAMASa, którego oczywiście kupiłem i znowu pójdę na ten side B, ale tym razem nie tam, gdzie byłem, tylko pójdę sobie schować się tutaj za tego żurawia. Też maga, moi drodzy, ciekawa na miejscówka, żuraw. No mi się wydaje, że to tak będziemy nazywać, nie? Żuraw. To chyba najrozsądniej. No, się myślałem, że już mnie zabije ten chłop, nie? Dobra, kała weźmiemy, bo kała, moi drodzy, jest mega mocny. My mamy w ogóle pierwszego fraga dopiero w tym meczu, ty. Mam jeszcze zrobić 11. Gdzie tutaj ten kolega jest, ty? No tutaj siedział, widzowie, słuchajcie, on... Kto w ogóle, moi drodzy, się skrada na kucaka właśnie w ten sposób, nie? Kto tak robi? Dobra, słuchajcie, moi drodzy, zmieniłem drużynę, ponieważ po CT było trudniej, a chcemy to zrobić jak najszybciej, ponieważ ja za chwilkę startuję ze streamkiem, moi drodzy, na TikToku. Was zapraszam na mojego TikToka, kochani, słuchajcie, Happy Life na TikToku, na YouTubie, na TikToku, wszędzie, gdzie tylko, moi drodzy, chcecie. Dobra, leci Nate. Kolega to chyba w szoku tam jest, po tej lewej stronie, no jak ja go, moi drodzy, tam nie wyjąłem. Dobra. Dobra, mi się udało go zabić, na szczęście, widzowie, bo normalnie to... Jakby się nie udało, to byłaby siara trochę, nie? Siara trochę by była. W ogóle, pak... Co to się wydarzyło, moi drodzy? Paka na obsajdzie A, a chłop normalnie na B siedzi. Jak, moi drodzy, wcześniej wam wspominałem, Goldpassa dzisiaj w odcineczku kupimy, tylko że oczywiście po misjach. I sprawdzimy, moi drodzy, co tam z tego Goldpassa poleci. Ja, zabiłem go, nice, kurka, myślałem, że już po tym flashu to mnie zdejmie. Dobra, rzucimy na Ida. I flasha. Dostał biało, jeden i drugi. O nie, dwa flasze. Znaczy dwa flasze, ja gadam. Dwóch ludzi tutaj było do zabicia. A gdzie jest nasz kolega? A to już... Oj, bardzo proszę. Ładnego fraga zrobiliśmy, moi drodzy, na koniec tej piątej rundy. Jeszcze mamy do zrobienia 5 fragensów. Mam nadzieję, że to się zrobi naprawdę bardzo szybko i moi kochani tutaj dokończymy naprawdę bardzo mocnego dzieła. A wy, moi drodzy, wbijajcie na grupkę, oczywiście Polska Liga Standoffa. Słuchajcie, moi drodzy, jest to mega projekt z mega ludźmi i oczywiście też, moi kochani, z mega tematami. Więc bądźcie, moi drodzy, świadomi tego, że tutaj naprawdę możecie sobie sporo zrobić. O, sporo zrobić, a mnie zabił gość, nie? Tego skina, ogólnie wam powiem, że miałem w swoim ekwipunku jako jednego z pierwszych tak naprawdę, bo później przyszedł czas na M16, Winget i tak dalej, ale no jeden z pierwszych tak naprawdę, jeśli chodzi o skiny, które miałem. Jeden leży. Drugi, o, ale tutaj ładnie poskładałem, nie no, Habi, moi drodzy, jakieś formie przed mistrzostwami Polski, mi się wydaje. A wy chcielibyście zobaczyć na przykład taką drużynę Habiego, na przykład bym nazwał ekipę drużyna Habiego i tyle. Albo Habi Team. To po prostu, moi drodzy, żeby to po prostu, moi kochani, było i tyle. No ciekawy jestem waszej odpowiedzi, czy wy też, moi drodzy, będziecie brać udział w mistrzostwach, bo powiem wam, że na właśnie grupie Polska Liga Standoffa będziecie mieć szansę właśnie znaleźć team i tak dalej, takie po prostu fajne tematy,
które na pewno was, moi kochani, zaciekawią. O! Zrobiłem misyjkę. Jeszcze tutaj kolega, chodź do kompletu. Jeszcze jakby się udało mojego trzeciego zgarnąć, to byłoby finito. A chyba tutaj strzałem kolega na midzie. O, jest na midzie kolega. No i bardzo proszę, moi drodzy, 4 fragi zdobyte. I zostańcie, moi drodzy, do końca, ponieważ ja jeszcze, moi drodzy, tutaj będę oczywiście otwierał skrzyneczkę. I tak mi się wydaje, że będzie skrzyneczka, albo co tam poleci, to sobie to otworzymy. Mamy zdobyte, wbijamy, moi drodzy, 3 level, brakuje nam 200 oczywiście do 4. I co, moi drodzy, dostaliśmy 1000 PD, oczywiście bez bonusa, a my lecimy.